Dzień dobry i dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i Centrum Edukacji Obywatelskiej wita Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak Państwo widzą, jesteśmy w bardzo wyjątkowych okolicznościach przyrody, ponieważ nie jesteśmy online, a moje gościnie są ze mną w studiu. Za chwilę je Państwu przedstawię, ale zanim to, bardzo proszę się wygodnie rozsiąść, zobaczyć, że Państwo nie są na Zoomie dzisiaj, tylko są na YouTubie i na Facebooku. Zachęcam bardzo do tego, żeby złapać kocyk, może kubek z herbatą, może gorące kakao. My mamy wodę tylko w studiu. Trochę za mało, jeżeli chodzi o dobrostan na nasze dzisiejsze webinarium, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak budować pozytywne samooceny uczniów i uczennic. Negatywne postrzeganie własnego ciała, a relacje rówieśnicze i wyniki w nauce. Partnerem naszego wydarzenia jest program DAW Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jakich warunkach dorastają młodzi ludzie, o ich poczuciu własnej wartości. I będziemy również zastanawiać się wspólnie nad tym, jaka jest rola nauczycieli i nauczycielek. Bardzo ważne tematy. Bardzo ważne tematy, dziękuję. Witam moje gościnie, które siedzą tutaj na kanapie. Gosię Omek, która jest psycholożką, psychoterapeutką i która jest autorką materiałów do Akademii DAW Self-Esteem. Witam cię serdecznie, Gosiu. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo mi miło. Cieszę się, że jestem z wami. Obok Gosi siedzi Natalia Boszczyk, nauczycielka, psycholożka, twórczyni Szkoły Dobrej Relacji, która na niejednym webinarium Odpornej Szkoły już była. Witam cię serdecznie. Witam Kasiu, witam Magdo, witam Państwa. Czy ty byłaś tu już wcześniej? Tak, znamy się dobrze. Znamy się już z niejednego webinarium, ale nigdy nie udało nam się być razem w studiu. Z nami online łączy się pani doktor Aleksandra Piotrowska. Witam cię, Olu, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witajcie kochane, witam wszystkich. Nie wiem, czy muszę cię przedstawiać, ale chyba powinnam. Doktor Piotrowska jest psycholożką, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Również pracuje jako ekspert z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Jest autorką wielu materiałów i wystąpiła w niejednym programie, gdzie jest popularyzatorką tematów psychologicznych dotyczących dzieci i młodzieży. Zgadza się. Staram się jak mogę. Staram się jak mogę. Czyli formalności mamy ze sobą, wiemy z kim rozmawiamy. Strasznie jest trudne słowo popularyzator. Znowu popłynęłam. Tak. Też z tobą to próbowałam tutaj wysylabować. Zacznijmy od tego, że już nie będę tego trudnego słowa próbowała powiedzieć jeszcze raz. Zacznijmy od tego, że bardzo często spotykamy się z takim stwierdzeniem, szczególnie w tramwaju, a młodzież to kiedyś była inna. Ja chyba chciałabym to dookreślić i powiedzieć o tym, że każde pokolenie ma swój czas, każde pokolenie ma swój kontekst. I dzisiaj o tym kontekście chciałabym z wami rozmawiać, ale to pytanie najpierw prześlę online do Podwrocławia. Bo Ola westchnęła, jak to usłyszę. Bo Ola westchnęła, czyli do Oli, do ciebie westchnę, to poproszę cię o ten kontekst, żebyś nam powiedziała, na czym polega specyfika dorastania młodzieży właśnie teraz, w jakiej rzeczywistości i w jakich wartościach dorastają młodzi ludzie. Wiesz, ja myślę sobie, że okres dorastania nigdy nie był prosty, łatwy, ani dla tych, którzy dorastają, ani też dla ich otoczenia, przede wszystkim dla dorosłych. Bo to naprawdę nie jest prosta rzecz poradzić sobie z tym przekształceniem rozkosznego, słodkiego dziecka kilkuletniego nagle w osobę, która ma sama o sobie decydować. Ale to, co się dzieje współcześnie to niekoniecznie znaczy, wiecie, od 2 czy od 4 lat, ale no od lat kilkudziesięciu, no to naprawdę jeży nam włos na głowie, ponieważ jakby mało było, jak liczne zmiany zachodzą w tym rozwijającym się człowieku, to jeszcze ten świat nam oszalał. Jeśli chodzi o szybkość zmieniania się rzeczywistości, no to tutaj bijemy wszelkie rekordy. Ja myślę, że dowolne 2000 lat, gdybyśmy zaczęli to liczyć przed 3000, to mniej zmian
niż to, co się wydarzyło w ostatnich 50 czy 100 latach. A młodzi ludzie jak dojrzewali, tak w dalszym ciągu dojrzewają. Zobaczcie to, co się ostatnio z naszym światem porobiło. No przede wszystkim pojawił się niewiarygodny pośpiech. Pojawił się przymus bycia człowiekiem sukcesu. Ludzie, skąd to się nam wzięło? Skąd nagle apoteoza tego, żeby każdy był najlepszy, żeby każdy w jakiejś dziedzinie odnosił takie sukcesy, jakich inni nie odnoszą? Czy myśmy oszaleli? Czy naprawdę wszyscy musimy jako swój cel życiowy stawiać odnoszenie sukcesów? Nie mogę tego zrozumieć. Nigdy mnie to nie przekonywało. Dlaczego ktoś, kto jest genialną sekretarką, ma marzyć o tym, żeby być prezesem? Ponieważ no, jeśli do końca życia będzie chcieć funkcjonować w roli tej świetnej sekretarki, to co się nazywa? Nie dba o rozwój własny? Zaniedbuje się? Przecież to jest jakiś absurd. A do tego pośpiechu i do tego przymusu bycia pięknym, młodym i szczęśliwym, to zobaczcie, że jeszcze nam w ostatnich latach doszły. A to pandemia, a to Ukraina. Ja wiem, że wojny to zawsze jakieś tam gdzieś się na tej naszej nieszczęsnej ziemskiej kuli toczyły i toczą, no ale no wiecie, teraz to je mamy no, w przedpokoju. To jest naprawdę już tuż obok. No i w tym ci młodzi ludzie, od których ten świat oczekuje, że oni będą tacy wspaniali, tacy naj. Nie jest łatwo z całą pewnością dzisiaj z tym wszystkim sobie poradzić. Ja bym dodała do tego, co Ola, bardzo się zgadzam, wszyscy się zgadzamy, bo kiwamy głowami. Tak, wstykamy. Ale też dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że oprócz tych pierwszych czynników, które tak silnie oddziałują na młodych ludzi, czyli właśnie ta apoteoza sukcesu, ta presja, która jest wytwarzana we wszechogarniającym ich tutaj środowisku, to też ta sama presja dotyczy dorosłych. No, to znaczy z jednej strony, prawda, młodzi ludzie sami robią sobie presję, bądź są trzy razy na tak, jeśli chodzi o internet i o swój własny świat, to mamy też dorosłych, którzy też jakby grają przed nimi doskonałych, bo też jakby wymagają od siebie najwięcej chyba ze wszystkich ostatnich lat tych rodziców, którzy już nie są wystarczająco dobrymi rodzicami, ale są rodzicami, którzy nie popełniają błędów, którzy maskują swoje błędy, którzy nie są słabi, którzy osiągają sukcesy, więc też jakby modelując życie i patrząc na najważniejsze osoby w swoim życiu, one też są bez błędów. W związku z tym to jeszcze mocniej oddziałuje. A drugą rzecz, którą ja bym od siebie dodała, tego też, co Ola mówiła, a propos tego dynamicznie zmieniającego się świata, no to rzeczywiście tu Ola wymieniła COVID, tak, który nas zamknął w domu, wojna w Ukrainie, inflacja i wszystkie te zmiany, które towarzyszą temu pokoleniu już wcześniej. Ale to jednak mówimy dzisiaj o takich czasach kryzysu. Mówimy o tym, to tak się teraz w biznesie mówi, perfect storm, czyli nagromadzenie się kryzysów w jednym pokoleniu. I tego rzeczywiście nie było, bo jak spojrzymy na to wszystko, co się dzieje jedno po drugim i tą ilość dla tych młodych ludzi, dla których, zobaczcie, pandemia, wojna w Ukrainie, może mówić 3-4 ostatnie lata. 3-4 ostatnie lata dla dorosłego, no to nie jest tak strasznie dużo, tak? Będą kolejne 3-4 lata. Jestem w dorosłości przez kolejne tam 50 lat. Ale dla człowieka młodego, na przykład nastolatka, czym są 3-4 lata? To może być jeden rozdział rozwojowy, to jest jedna epoka rozwojowa, tak? To może być przejście z okresu wczesnoszkolnego, prawda? Czyli z okresu szkolnego do okresu dorastania. To w ogóle może być wyjście z okresu dorastania do okresu wczesnej dorosłości. I oni w przedziwnym kontekście rozwojowym jednego wielkiego stresu płynącego ze wszystkich obszarów życia, ze stresowanych rodziców, niepewności, lęku, izolacji, podwójnego świata wirtualnego, rzeczywistego, oni w tym kontekście dojrzewają. I nam trochę, mi się wydaje, dzisiaj brakuje narzędzi nawet, żeby zastanowić się i domniemywać w ogóle, jaki to będzie miało naprawdę wpływ na to, jacy oni będą, jakimi dorosłymi oni wychodzą z tego okresu. Dziwne czasy, rzeczywiście nagromadzenie kryzysów i w tym wszystkim ci młodzi ludzie, gdzie statystyki, to pewnie będziemy też mówić, ze wszechstąd płynące, mówią przede wszystkim o jednym czynniku, czyli o samotnieniu, poczuciu wewnętrznej samotności młodych ludzi. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz nam tutaj nie padła wyraźnie, a podobnie jak pandemia i te wojny, które nas otaczają niestety coraz bliżej, no to dodajmy do tego jeszcze obecność sieci. Młodzi ludzie, którzy dojrzewali 50 lat temu, czy 40 nawet lat temu, nie mieli
czegoś takiego jak internet, który dzisiaj jest dostępny no, niemalże wszystkim ludziom i chyba zgadzamy się co do tego, że w niewiarygodny sposób zmienił środowisko wzrastania i środowisko wychowawcze. O tym na pewno też warto pamiętać. Olu, ja chcę tutaj dodać, że bardzo często jest taki argument przywoływana a propos sieci, tego, że przecież to jest remedium na tą samotność, o której Małgosia wspomniała, to poczucie osamotnienia. Ale ja naprawdę jako nauczycielka, rozmawiając z dziećmi, też jako psycholożka, widzę, że no, wyzwania są ogromne, o nich powiedziałyście, ale nie ma znikąd ratunku takiego wsparcia, bo wyzwania mogą być i to nawet może być rozwojowe, tylko za tym musi iść wsparcie. A ja jako nauczycielka i psycholożka tego wsparcia nie widzę w grupie rówieśniczej. Dzisiaj jak na lekarstwo, można powiedzieć, że rówieśnicy są dla siebie wsparciem. To jest no, taki temat, nad którym ja się cały czas pochylam i gdzieś staram się budować jakieś te wspólnoty takie wspierające, ale to nie jest modne przy tym systemie, który mamy w szkole, żeby na tym się skupiać. Dalej to, co powiedziałaś, Małgosiu, o rodzicach. Ci rodzice są po pierwsze zagonieni, bardzo obciążeni, ale ja też mam wrażenie, że te światy młodych i rodziców bardzo się od siebie oddaliły. I nie mówię tego oceniająco dla rodziców, tylko rozumiem, w jakiej trudnej są sytuacji. Ja nawet przy okazji ostatnich wydarzeń w internecie Pandora Gate, to widziałam, jak rodzice dostawałam pytania, jak rozmawiać, jeśli ja nie mam pojęcia, o co chodzi, bo tam jest tyle wątków, tyle postaci, że ja po prostu nie rozumiem i nie wiem, jak wspierać moje dziecko tutaj, żeby coś wyjaśnić, zrozumieć, pomóc zrozumieć. Ja bym dodała jeszcze jedną rzecz, to z Olą byłyśmy wspólnie też na konferencji, gdzie było o tym mówione, ale o tym, że no, wypalenie rodzicielskie, to są badania chyba sprzed roku czy sprzed dwóch, w badanych 40 krajach jest najwyższe w Europie. My jesteśmy pokoleniem najbardziej wypalonych rodziców i to do tego stopnia, że właściwie spełniamy na 40 tych punktów, spełniamy 39,6 chyba punktów, jeśli chodzi o wypalenie. Więc z jednej strony mamy wypalonych rodziców, to jest bardzo dużo, to jest super ważny kontekst wzrastania tych dzieci i stąd jest też pewnie samotność, no bo skąd ci rodzice mają czerpać zasoby? Tak. I tu znowu jest o tym, co Ola mówiła. Młodzi oczekują od siebie, ale rodzice też strasznie od siebie dużo oczekują, bo ja uważam, że to wypalenie jest właśnie z tych oczekiwań, które sobie ci polscy rodzice i te polskie matki przed sobą stawiają. Mhm. I to jest bardzo ważny kontekst. No mamy też wypalenie zawodowe, które jest sięga drugie w Europie w ogóle, no więc mamy też wracających rodziców, pracowników, tak, którzy mają prawie 50% wypalenia. Z tego nauczyciele też są wypaleni. Właśnie. No właśnie, drudzy ważni dorośli. Kolejne, no tak. I mamy wypalone dzieci. Dokładnie. Dotknęłyście wielu... Słuchajcie... Olu, zaraz do jasne, ciebie. Jasne, tak, dobra. Ciężko dobra, nam dobra się łączyć. Jakby łączymy się od razu z drugim pytaniem, czyli temat presji, w której wzrastają młode osoby. Powiedziałaś, Gosiu, o wypalonych rodzicach, ale dotknęłaś właśnie wypalonych nauczycieli. Myślę, że to jest bardzo duży temat, szczególnie dla osób, które nas oglądają, bo oglądają nas nauczyciele i nauczycielki. Mam nadzieję, że Państwo tam są i naprawdę nas oglądają. My tego nie widzimy, ale wierzę, że tak jest. Bo często taka wypalona mama to jest też wypalona nauczycielka, która w tych dwóch funkcjach. Ona musi zarówno wspierać swoje własne dzieci w domu, a potem pójść do pracy, gdzie widzi taką samą młodzież z podobnymi bardzo często problemami. Ja, Oli, oddam zaraz głos, tylko powiem, ponieważ ja rzeczywiście przeglądałam wyniki dotyczące wypalenia zawodowego nauczycieli. I ja chcę powiedzieć, że ja jestem w ogóle pełna podziwu dla nauczycieli. Ja to wszędzie mówię. Że ktoś tam jeszcze został w szkole. Nie, że to jest niewiarygodne, słuchajcie, że w tych wszystkich wskaźnikach, w których jest niskie poczucie takiej sprawczości, wsparcia, zaangażowania wokół środowiska i tak dalej, wspólnotowości i tak dalej, jest jeden wynik, który jest ponad 90%, czyli że nauczyciele czują zaangażowanie i pasję, czyli jakby widzą sens dalej w tym wszystkim, w tych wypalonych czasach. I to jest dla mnie wzruszające, że jakaś jest misja towarzysząca temu zawodowi, że jednak mimo wszystko, mimo niesprzyjających warunków, nauczyciel to jest nadal człowiek, który w jakimś wysokim stopniu wierzy w sens swojej pracy. I na tym można budować mosty, pomosty i po prostu dla mnie to jest totalny potencjał do tego, żeby z nauczycielami robić wspaniałe rzeczy. Druga rzecz, no to Ola tu doda, już tutaj pięknie rozwinie, ale no my przecież wiemy jako psychologowie rozwojowi, że osoba znacząca w rozwoju, czyli najważniejsza, która ma ogromny wpływ na młodych ludzi,
to są osoby ważne dla nich. To są ich rodzice, ale zaraz po nich to są nauczyciele. I wszyscy mamy wspomnienia ze swoimi nauczycielami. I naprawdę ta ścieżka nasza rozwojowa, nasze zdrowie psychiczne buduje się w dużej mierze w oparciu o spotkania z naszymi najważniejszymi nauczycielami. Ja mam w swoim sercu nauczycieli najważniejszych w moim życiu. I część z nich ratowała moje życie psychiczne w liceum, w podstawówce. Część mi przedstawiła małego księcia. Część na WF-ie siedziała ze mną i moje problemy sercowe rozwiązywała. A część po prostu była. I ci nauczyciele, uważam, mają ogromną moc w swoich rękach. I to mówię do nauczycieli, do tych, którym jest tak trudno. Jak wielki klucz mają do tych młodych ludzi. Ja, zresztą Ola wie, zawsze mówię, nauczyciel, to jest strasznie obciążające, wiem, ale naprawdę swoją obecnością, jakimś sygnałem, który od niego płynie, uważnością, kawałkiem serca, może uratować życie młodego człowieka, bo jest tak bardzo ważne dla niego. Ola, oddaję ci głos. O tym jeszcze porozmawiamy, Gosiu, oczywiście. Olu, do ciebie. Kierujemy znowu swoją uwagę na Wrocław i okolice. Wiesz, chciałam tylko uzupełnić, tylko że w międzyczasie wiele innych ważnych rzeczy zostało powiedzianych, ale no wróćmy. Z czyjej strony młodzi ludzie mogą dzisiaj liczyć na wsparcie? Zobaczcie, konflikty między przedstawicielami różnych pokoleń to jest normalna rzecz. To naprawdę nie jest nic wyjątkowego, co pojawiło się dopiero teraz. To Juliusz Cezar już mówił, że ci młodzi to mądrość ojców za nic mają i w ogóle beznadziejni są, bo nie chcą z rad dorosłych i dojrzałych ludzi korzystać. Także tutaj kłopoty i konflikty mają odwieczny charakter i są normalne. Ale no jednak okazuje się, że jeśli młodzi ludzie mają problemy i mają takie poczucie, że sobie sami z nimi nie radzą, to sięgają po pierwsze no właśnie do wsparcia ze strony dorosłych. To nie jest tak, jak się powszechnie sądzi, że młodzi ludzie dzisiaj całkowicie odrzucają możliwość polegania na rodzicach. Nie, to nieprawda. Na szczęście polegają także na nauczycielach, ale z czego musimy sobie zdawać sprawę, że takich szkół, gdzie każdy nauczyciel spotkany na korytarzu czy nauczający dowolnego przedmiotu jest osobą znaczącą dla dzieci i dla młodzieży, na wsparcie ze strony której dzieciak może zawsze liczyć, takich szkół nie ma. Natomiast, co jest istotne, nawet jeśli młody człowiek jest okrutnie zdołowany, na przykład, no nie wiem, jest mobbingowany przez swoich rówieśników, to nawet jeden nauczyciel, jedna osoba ze strony której poczuje wsparcie i dostarczy wsparcia, może, jak to Małgosia mówi, życie uratować. I naprawdę niekoniecznie to figura metaforyczna. To bywa dosłownie sytuacja ratowania życia. Więc zobaczcie, jaka ogromna moc tkwi w nauczycielach. Jeśli tylko co któryś z nich zauważy, zwróci uwagę, położy rękę na ramieniu, powie: oj, Gosiu, Beatko, Krzysiu, coś dzisiaj bardzo mi markotnie wyglądasz, czy coś się nie dzieje i tak dalej. To może być wystarczające. A jeszcze kończąc ten wątek, słuchajcie, no młodzi z pokoleniem dorosłych miewają i będą miewać różne kłopoty. To jest normalna, rozwojowa prawidłowość. Każde pokolenie ma jakieś tam swoją muzykę, wiecie, swoich aktorów, swoje książki, swoje zwyczaje, swoje stroje i uważa, że te inne są gorsze. Ale ludzie kochane, żeby młodzi ludzie nie mieli takiej pewności, że mogą liczyć na wsparcie ze strony rówieśników, to jest dla mnie jeden z najbardziej przerażających wyników badań, z jakimi się dzisiaj stykam, że mamy liczący się procent młodych ludzi, którzy mówią, że nie mogą liczyć na wsparcie z niczyjej strony, ani ze strony rodziców, ani ze strony pedagogów, ani ze strony rówieśników. I to jest dramat na cztery fajerki. Myślę sobie, że to właśnie ze strony pedagogów może wyjść ten impuls przełamywania takiej całkowicie patowej sytuacji w życiu takiego bardzo biednego młodego człowieka.
do jeszcze impulsu przełamywania wrócimy. To jest, czy czuję duże w ogóle takie obciążenie tym, co Olu mówisz i jak wygląda ta rzeczywistość szkolna? Ja czuję poruszenie. Może to jest nawet lepsze słowo. To w takim razie porozmawiajmy o tej presji na młodych osobach. Ja to nazwałam, jak rozmawiałyśmy roboczo, że to jest trochę jak napierające ściany w takim pudełku, że z każdej strony jest ta presja, czyli ocenianie, padli już tutaj rodzice, są nauczyciele, którzy oceniają. No i ten internet, czyli dorównywanie pewnym standardom zarówno bycie w czymś, obie, Gosiu, ty i ty, Olu, mówiłyście o tym byciu w czymś świetnym, o tym takim kulcie bycia najlepszym, czyli ta presja osiągnięcia sukcesu, która jest na młodych osobach. W takim razie przyjrzyjmy się, kto ocenia i co ocenia w młodych osobach. Z jaką presją oni muszą żyć? Teraz nie wiem, która... No, najprościej. Ola, może ja? Proszę bardzo, dobrze. Słuchajcie, wiesz, Kasiu, to jest bardzo prosta odpowiedź na to twoje pytanie. Otóż mianowicie czują presję ze strony absolutnie wszystkich. Dokładnie z każdej tak. strony. Żadna ze stron nie wykazuje takiej postawy take it easy, nie ma znaczenia, nie dziś to jutro, a co to w ogóle za problem? No rodzice czują taką koszmarną odpowiedzialność za życie młodych ludzi. Słuchajcie, przecież to jest jakaś paranoja, ale współczesny rodzic to jest chyba megaloman przeświadczony, że on w 95% tymi ręcami te swoje dzieci tworzy. Ludzie, przecież to jest nieprawda. To nie jest tak, że nasze dzieci są naszym produktem. My jesteśmy zaledwie jednym z wielu czynników. Tak, Małgoniu, oczywiście, ja wiem, że bardzo ważnym, ale na pewno nie da się powiedzieć, że w 90% wpływającym na ten efekt końcowy, czyli na to, jakim człowiekiem będzie dziecko. Rodzice, spuśćcie troszkę z tego strasznego napięcia, które wam towarzyszy, a które przekładacie na nacisk na dzieci. Na tę świadomość, że jak nie zacznie poznawać języka mając 2 lata, no powiedzmy 3, to na pewno z rówieśnikami w przyszłości przegra konkurencję, nie zaistnieje na rynku pracy i tak dalej. Presja ze strony szkoły, która też chyba za bardzo uwierzyła w to, że naprawdę przyszłość rosnącego człowieka to zależy od tego, czy na pewno wypie na pamięć wszystko, co dotyczy przemiany pokoleń u mchów i paproci. No ludzie, czy wyście zwariowali? Komu do czego w dorosłym, z całym szacunkiem dla biologów, ale to naprawdę nie jest tak, że nasze życie będzie nieudane, jeśli się tego nie nauczymy. Czyli do nauczycieli, ale rozumiem także do tych, którzy ich życiem rządzą, to potężny apel, przestańmy wykazywać taką okrutną czołobitność wobec tysięcy tych drobnych informacji, które ponoć no muszą być przyswojone, bo inaczej przyszłość staje pod znakiem zapytania. Ale jeśli mogę, Kasiu, jeszcze 3 zdania. Bardzo popatrzcie, proszę. Jak niewiarygodną presję na młodych ludzi wywierają dzisiaj media społecznościowe. No właśnie. To jest coś niesamowitego. Wiecie, internet w ogóle, bo także to, jakie filmiki oglądamy, jak wyglądają bohaterowie tych filmów, co robią, co w życiu osiągają, to też ma znaczenie. Ale ten nacisk ze strony mediów społecznościowych, proszę, tylko nie mówcie mi, że zawsze w trakcie rozwoju ludzkości, zawsze młodzi ludzie podlegali wpływom i naciskom. Ja się mogę zgodzić, w jakim stopniu podlegali, ale popatrz, no mieszkałam sobie, nie wiem, w
na początku średniowiecza w jakiejś tam wiosce czy w jakimś miasteczku. No i teraz presja dotycząca mojego wyglądu. No jaka to mogła być presja? No, właśnie... Jakie było prawdopodobieństwo, tak, że wszystkie pozostałe dziewczyny w tej wiosce to były chodzące seksbomby? No mniej więcej zerowe było to prawdopodobieństwo. Ja się porównywałam z ludźmi wyglądającymi normalnie. Ja a dzisiaj chciałam ci młodzi dodać ludzie... do tego, tak, chciałam dodać, Ola, właśnie a propos badań, bo mówisz to właśnie to dokładnie, jakby dobrze tutaj zajawiłaś temat, a ja chciałam do tego posłużyć się wynikami badań DAF Self-Esteem, który właśnie jest partnerem tego spotkania, ale dlatego, że od wielu, wielu lat robił badania dotyczące samooceny polskich nastolatek, którym kiedyś się przeglądałam jakby z zewnątrz z podziwem, a teraz jestem tego częścią, ale... Wcześniej mieliśmy informację, że polskie nastolatki mają najniższą samoocenę w Europie i się zastanawialiśmy, dlaczego tak jest. I okazało się, że właśnie to, co ty mówisz, Ola, czyli że im dłużej jestem w social mediach, im jestem starsza, im starsza nastolatka, tym poziom samooceny jest niższy. Niezależnie od tego, że wiemy, że powinien rosnąć ten procent krytycyzmu w myśleniu i tak dalej, jednak prawda, rozumienia tego, że to jest nieprawdziwe, a to kompletnie nie koreluje. Im dłużej jestem w social mediach. Ponad 50% polskich nastolatek nie czuje się dobrze ze sobą, ma obniżoną drastycznie samoocenę. Ponad 50% przyznaje, że głównie źródło niskiej samooceny płynie z porównywania się z influencerkami, mimo iż one wiedzą, że ten obraz jest nieprawdziwy, wykreowany. Ponad 90% nastolatek w każdym wieku, mimo iż wie, że to jest tam wykreowane, przegląda sobie social media i porównuje się z influencerkami. I ostatni wynik, 62% nastolatek, które porównują się z influencerkami, wprowadza zmiany w swoim wyglądzie, czyli zaczyna się drastycznie odchudzać lub wprowadza mocny makijaż do swojego wyglądu. No i to, Ola, co ty mówisz, no to jest absolutny precedens. Nie było takich czasów, w których myśmy się tak, nastolatkowie się tak porównywali z kompletnie niekontrolowanym, wyidealizowanym, nieprawdziwym obrazem fejkowych postaci w internecie. Jeśli do tego dodamy właśnie tą presję tych wyidealizowanych rodziców, którzy są po prostu, muszą być porcelanowi, bo se tak wymyślili, że takimi rodzicami będą i sami sobie robią tą presję, no to właściwie tam nie ma, słuchajcie, no tam nie ma możliwości popełniania żadnych błędów. Dzisiaj rozmawiałam z Tomkiem Bilickim, który mi powiedział, wspaniałym też od młodzieży, psychoterapeutą, który mi powiedział właśnie, młodzi nie mają szansy popełniać błędów i nie mają szansy przeżywać kryzysów, bo my im na to nie pozwalamy, nie dajemy im żadnego środowiska i możliwości przeżywania kryzysów, bo albo roztaczamy te właśnie parasole i przylatujemy z poczucia winy i z tego wszystkiego, jako ci rodzice właśnie wspaniali, albo dajemy im kontekst środowiska, który po prostu jest wyidealizowany i nieprawdziwy. Albo w ogóle, wiesz, nie ma, jak myślę o szkole, nie ma takiej zgody na popełnianie błędów i na to, że dopiero uczymy się pewnych umiejętności. Tak. Obserwuję czasami jakieś inicjatywy młodzieży, które jak coś nie wyjdzie, to dorośli często podsumowują, no daj młodym, nie uda się, to nie da rady. A jednocześnie zapominamy, że właśnie to taki czas, kiedy się powinno popełniać błędy i nasza rola jest gdzieś w jakimś mądrym towarzyszeniu tym młodym ludziom. Towarzyszeniu też w refleksji, wyciąganiu wniosków. No szkoła to jest niestety taki bastion, gdzie błędy są, znaczy, no są problemem karane. I karane i piętnowane. Także to podejście do błędów gdzieś tam ze szkoły wychodzi i tu się zgodzę, że na pewno to jest dodatkowa presja. Ale ja chcę się odnieść do tego, co ty, Olu, powiedziałaś o nauczycielach, którzy też są przywiązani do takiego poczucia, że przecież gdy on się tego nie nauczy. Ja chcę trochę bronić nauczycieli. Ja myślę o tym naszym zaangażowaniu, o tej misji, o której ty, Gosiu, powiedziałaś, ale w tym jest też ogromna potrzeba sprawczości, wpływu. Tylko, że nauczyciele... Wydaje im się, że ten wpływ będzie w tej edukacyjnej wartości dodanej, a nie widzą tego wpływu, o którym też powiedziałyście na początku, że czasem ty, nauczycielu, nauczycielko, możesz być właśnie tym jedynym, który będzie tym chroniącym kokonem, tym czynnikiem, który sprawi, że to dziecko jakoś tam będzie szło, poradzi sobie, a potem w cudzysłowie wyjdzie na ludzi. Nauczyciele szukają, jak ten wpływ pozytywny i te pozytywne jakieś intencje własne zrealizować w przestrzeni szkoły, no ale system nie sprzyja temu. No niestety wybierają często drogę
nadmiernej presji, rozliczania, właśnie nieakceptowania błędów, takiej też czasem braku uważności. To też wynika z małych zasobów emocjonalnych, z którymi się borykamy jako nauczyciele. Nie? Natalio, ale ja się muszę tutaj włączyć z obroną nauczycieli, żeby Boże broń, z tego nie wynikało, że my oskarżamy nauczycieli tak, to ważne, o to. To ważne, żeby to absolutnie nie o to chodzi. Przecież myślę, że jedną z najbardziej narażonych na presję i krytykę ze wszystkich stron grup zawodowych dzisiaj, obok lekarzy, są właśnie nauczyciele. Oczywiście. Wszyscy mają do nich pretensje. Zobaczcie, co się stało w ostatnich latach. Ja niebywale nad tym ubolewam, ale przecież w większości przypadków, nie licząc jeszcze malutkich ośrodków, gdzie do tej fatalnej zmiany nie doszło, ale w większości przypadków rodzice są kontra nauczycielom. Przecież to jest dramat dzisiaj. Przecież myślę, że znacznie łatwiej by nam było wychowywać dzieci, gdyby w dalszym ciągu komitywa między rodzicami i nauczycielami, to komitywa, tak mówiąc kolokwialnie, wiecie, nie wiem, czy nie najważniejszą sprawą tutaj jest zaufanie, takie wzajemne zaufanie. Gdyby to zaufanie między nauczycielami a rodzicami udało się odbudować. Ja wierzę, że to nastąpi, bo bez tego nie widzę możliwości zdjęcia nadmiernej presji z naszych dzieci. I rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że nie chcemy mieć nic wspólnego z tym tak zwanym bezstresowym wychowaniem, prawda? Czyste. Że przecież nie do tego zmierzamy. Tylko mówiłaś, Natalia, przecież wszyscy, i rodzice, i nauczyciele, wszyscy dorośli powinni mieć świadomość, że nie ma bezbłędnych dorosłych, a co dopiero dzieciaki i młodzież. Przecież to pokolenie wchodzące w różnego rodzaju trudności, chociażby związane z tym, co takie ważne w okresie dojrzewania, że się pojawiają przecież zainteresowania seksualnością, pojawiają się pierwsze miłości. Przecież to są niewiarygodnie ważne zdarzenia w życiu człowieka. I teraz to co? Od razu zakładamy, że jeśli 14-latek jest mądry, to na pewno wybierze tę jedną, jedyną osobę, którą będzie do końca życia już kochać? No ludzie, no czasem się to zdarza, ale niebywale rzadko. Młody człowiek ma prawo popełniać błędy i nie wolno go za te błędy mieszać z błotem i mówić, ha, widzisz, jakbyś mnie słuchał, jakbyś robił tak, jak ja ci mówiłam, to by było dobrze. Tak łatwo jest nam mówić, w tylu książkach, w tylu takich poradnikach dla rodziców można przeczytać, że musimy uczyć młodych ludzi uczenia się na błędach. Kurczę, my sami chyba też się tego powinniśmy ciągle jeszcze uczyć. Ale też te błędy, uczyć, to też ty mówisz, myślę, że te błędy to też, jak spojrzymy na to z kontekstu rozwojowego, no to poszukiwanie tożsamości w okresie dorastania przecież nie jest odpowiadaniem sobie na pytania, tylko najpierw jest drogą poprzez zaprzeczanie, prawda? Tak, takie zaprzeczanie, robienie tych błędów, wtedy bunty, tam te różne zachowania i mówienie sobie, aha, to znaczy, to mi nie odpowiada, to znaczy, że ja tym nie jestem. Aha, to nie jest moja potrzeba. Przecież ten młody człowiek nie ma zielonego pojęcia, co jest jego potrzebą i kim on jest. W związku z tym ten kontekst właśnie tej drogi to jest właśnie poprzez błędy. To po pierwsze, co chciałam dodać. A drugą rzecz, to sobie Ola pomyślałam, jak to się w ogóle łączy, słuchajcie, to o czym rozmawiamy, nauczyciele, rodzice, uczniowie, dyrekcja, w ogóle ten cały system, który ze sobą nie współpracuje, to jest też dużo o lęku. Bo mówimy o tych rodzicach, prawda, którzy takie mają straszne oczekiwania wobec siebie. A skąd są oczekiwania? No najczęściej nadoczekiwania są z lęku, przed rozczarowaniem, przed popełnieniem błędu właśnie, przed taką niepewnością, no i z ucieczką przed skonfrontowaniem się właśnie z tym swoim własnym lękiem, że ja nie dam rady, że nie sprawdzę się w tej roli, a ta rola jest tak super rozbuchana tego ojcostwa i matczynowości. Ale rzeczywiście rodzice przychodzą i ten konflikt, który powstaje w tym
tym systemie wynika z tego, że tak bardzo nie chcą się przyznać do tego, że albo nie chcą się otworzyć na informację zwrotną, w ogóle na jakąkolwiek konfrontację ze swoim rodzicielstwem, czytaj ze swoim dzieckiem, które może popełniać błędy, że to przerzucanie się winą wynika z dużej mierze właśnie z ucieczką przed lękiem. Znowu nauczyciele, bardzo którzy podobnie. Mają takie, prawda? Bardzo podobnie. No właśnie powiedz, nauczyciele, też tutaj jest ten komponent lęku, który się pojawia, bo są tak strasznie obciążeni tymi oczekiwaniami ze wszystkich stron. Ze wszystkich stron, dokładnie tak samo. Mówiliśmy o dzieciach, nauczyciele też są z wielu stron pod presją. Tak? Ten system szkolny jest takim wieloczynnikowym systemem i na to bardzo często skarżą się nauczyciele, że jak już się jakiś pożar udało ugasić, konfliktów na przykład między uczniami, jak już się wszystko wypełniło, całą dokumentację z dyrekcją, już wszystko w porządku, tak? To nagle zjawia się jakiś rodzic, któremu to i to się nie podoba. Tak. I tak jak rozmawiałyśmy przed rozmową, przed wejściem na wizję, to często rodzic zjawia się w towarzystwie prawników. To się staje już normą w polskiej szkole. Tak. No więc też trzeba zwrócić uwagę na to, że ten lęk jest też uzasadniony. On nie wynika jakoś z projekcji jakiejś, czy z jakiejś tutaj kwestii, nie wiem, wymysłu w cudzysłowie. A ten lęk jest strasznie destrukcyjny. Już ostatnią rzecz powiem, już ci oddaję głos, Kasiu, że ten lęk też powoduje, i to też o tym, że rodzice na przykład nie idą po pomoc i że wielokrotnie w pracy z młodzieżą czy z rozmowie oni by chcieli nawet i mieli możliwość, żeby udać się po pomoc, że młody człowiek chciałby porozmawiać z psychologiem, ale to rodzice uniemożliwiają, bo znowu jest lęk ze skonfrontowaniem się z tym, bo domniemuje, że jeżeli dziecko ma problem, to ja jestem za to odpowiedzialny. Tak. I mamy tutaj, Ola, błędne koło tak naprawdę tych rodziców, którzy się ciągle boją, robią rzeczy właśnie, które mają być ucieczką od tego lęku, de facto nie dając możliwości żadnej współpracy i pomocy temu młodemu człowiekowi. A gdyby tylko rozbroić ten lęk, gdyby sobie powiedzieć, hej, zrobiłeś to, co zrobiłeś, bo z takimi narzędziami wszedłeś w rodzicielstwo. Tyle dostałeś, ty też skądś to dostałeś. I teraz co możemy poprawić wspólnie? Co możemy zmienić, żeby było najlepiej dla nas wszystkich? Ale to jest, wiesz, to już jest nomenklatura ludzi, którzy skonfrontują się z tym, że mogą sobie pozwolić na te błędy, o których rozmawiamy. Na pewno nauczycielowi byłoby trudno być w tej roli, żeby powiedzieć rodzicowi, najpierw skonfrontuj się ze swoim rodzicielstwem i troszkę zostawimy ten wątek, w ogóle na temat presji nauczycielskiej rozmawialiśmy na innym webinarium Odpornej Szkoły. Jest nagrane. Jeśli Państwo mają ochotę, zapraszamy do Biblioteki CEO, do posłuchania wspaniałej psycholożki Joanny Szelugi, która mówi o tym, jak sobie radzić z nauczycielską presją. Trochę osobny wątek, ale dziękuję Wam, że o tym lęku nauczycielskim mówicie, bo wiem, że oglądają nas właśnie nauczyciele i nauczycielki. Ja bym chciała nas zaprowadzić z powrotem do naszego nurtu rzeki, do tego pytania o zmieniające się ciało. Bo ty, Gosiu, powiedziałaś o dziewczynkach, które nie akceptują swojego wyglądu, swojego zmieniającego się ciała. Ja bym chciała dorzucić również chłopców. Jako ten ważny, że to nie tylko dziewczynki mają problem ze swoim zmieniającym się ciałem. I zadać to pytanie, jak to zmieniające się ciało wpływa na funkcjonowanie młodego człowieka, zarówno dziewczyny, jak i chłopaka. I funkcjonowanie szeroko pojęte w relacji, ale też funkcjonowanie w szkole i to bardziej do Natalii, ale najpierw Olu do ciebie. Bardzo się cieszę, że stawiasz to pytanie, ponieważ od bardzo dawna mam takie przeświadczenie, to już nie jest tylko poczucie, ale jestem pewna, że problematyka zmian rozwojowych związanych z dojrzewaniem chłopców gdzieś się nam zgubiła. O dziewczynkach mówi się znacznie więcej i biorąc pod uwagę tematykę poruszaną w szkole i rodzice, jeśli przeżywają kwestie dojrzewania i konieczność przygotowania swoich dzieci do tego faktu, to mają na myśli przede wszystkim dziewczynki. No bo tak, no bo miesiączka, prawda? Ach, no przecież nie można dopuścić do tego, żeby dziewczynka była zaskoczona miesiączką, musi wiedzieć, co to jest, jak to się z tym wiąże. Albo ewentualnie rozpoczęcie współżycia, zagrożenie ciążą. I tak dalej. Zobaczcie, to jest cały czas mówienie o dziewczynkach. A przecież zmiany dotyczące ciała i konsekwencje tych zmian dotyczą zarówno dziewczynki, jak i chłopców. I proszę mi wierzyć, trudno naprawdę mieć takie przeświadczenie, ale wielokrotnie stykam się z takimi przypadkami,
kiedy zarówno dorośli mający pod swoją opieką chłopców, jak i sami chłopcy nie dysponują wiedzą dotyczącą zmian, które ich czekają w okresie dojrzewania. Dlaczego sądzimy, że dziewczynka 8-9-letnia powinna już wiedzieć o miesiączce, a nie przychodzi nam do głowy, że również z wyprzedzeniem powinien chłopiec wiedzieć nie tylko o tym, że koleżanki miesiączkują, ale też o tym, że takim odpowiednikiem pierwszej miesiączki, mówiącym, że oto zaczynamy mieć do czynienia ze zmienionym poziomem dojrzałości płciowej i z budzącą się seksualnością, takim pierwszym symptomem u chłopaków są nocne polucje. Czy wiecie, że bardzo wielu dorosłych nie zna tego terminu? Nie wiemy. Mówiąc o dzieciakach, wiemy. Ale to jest wiemy. Coś niewiarygodnego. Jak mam do czynienia z dorosłym, któremu trzeba tłumaczyć, że jak używam słowa polucje, to mam na myśli niekontrolowany, mimowolny wytrysk nasienia, które już dojrzewa, już gromadzi się u bardzo młodego chłopca, który dopiero zaczyna dojrzewać. I takie mimowolne, nocne, bo najczęściej tak to właśnie wygląda polucje, są takim męskim odpowiednikiem miesiączki u dziewczynek. Chłopcy nie są na to zjawisko przygotowani. Bywają przerażeni, bywają zszokowani. Jednocześnie nie mają odwagi kogoś zapytać o to, co się dzieje. Ja bym odniosła się do tego kogoś, prawda? Bo kogo mają zapytać? Też Ola, w rozpadających się rodzinach i przy, mimo wszystko, bo z jednej strony mamy obecność ojców taką bardziej zaangażowaną, zmienia się model ojca i też nie chcę tutaj... Na szczęście. Mm-hmm. Więc też tutaj nie chcę obarczać tych ojców taką nieobecnością, bo oni się bardzo starają w ramach tych nowych schematów, które się budują, ale... Jednak mimo wszystko dużo się mówi o takim kryzysie męskości, o tym, że dzisiaj mężczyźni sami nie wiedzą, co to znaczy być mężczyzną dla nich, czego się od nich oczekuje, to jacy oni mają być. I gdzieś tam mamy tych ojców, nawet jeśli oni rzeczywiście w tym wychowaniu tych synów uczestniczą, ale jaki model przekazują, skoro sami nie wiedzą do końca, jakim mężczyzną ja chcę być, ja mogę być, czego ode mnie oczekują współczesne, dynamicznie zmieniające się kobiety, prawda? Więc tutaj też jest, cieszę się, że mówisz o tych chłopcach w ogóle, bo to jest, rzeczywiście tak mi uświadomiłaś, że tak naprawdę no, my o tych chłopcach niewiele wiemy i tych chłopców trochę pomijamy w tym, w tej takiej jakby zastanawianiu się nad tym, jak dziewczynki wspierać w dojrzewaniu. Wiesz, bo tu jest jeszcze jeden powód, dla których chyba przede wszystkim o dziewczynkach myślimy, że jeśli jestem rodzicem albo jeśli jestem nauczycielem, bo to dotyczy obu tych grup bardzo ważnych dorosłych i mam chłopców i dziewczynki rówieśnych, to najpierw stykam się z dojrzewaniem dziewczyny. Tak, właśnie. To tak. Też chyba wszyscy. Na pewno. Wszyscy i ono jest takie mniej bardziej. Wiesz, mniej więcej półtora roku wyprzedzenia tak, mają. Tak, to mają też jest dziewczyny. O tym. Ale ludzie, to przecież prowadzi do następnego bardzo niebezpiecznego z rozwojowego punktu widzenia zjawiska. Mianowicie do tego, że a przecież my mamy edukację zorganizowaną według chronologii, według wieku chronologicznego, a nie wieku rozwojowego. Tak. To znaczy, że przez powiedzmy 2 lata w klasach szkolnych obok siebie są dziewczynki, tak, które już weszły w okres dojrzewania i którym już no, zmienia się coś w żołądku albo w innych kolanach, jak kolega w kinie jest sadzony obok. A chłopcy w tym samym czasie są ciągle na etapie, ja poszła mnie stąd, nie będzie tutaj głowy zawracać. Słuchajcie, ta rozbieżność pomiędzy dojrzewaniem dziewczynek a chłopców
ale też chyba jest niedoceniana, rzadko się o tym mówi, a to przecież bardzo wyraźnie wpływa na także kształtowanie własnej samooceny. No dziewczynka dojrzewająca, za którą chłopcy pokrzykują na korytarzu, no te mleczarnia nie biegnij, bo ci się mleko zważy i tak dalej. No przecież to są straszne doświadczenia, które ciągle takie są straszne i zwrotne dziewczyny. W ogóle, mogą być traumatyczne, absolutnie i zwrotne. Ja chciałam wam jeszcze tutaj dorzucić jedno zdanie. Szkoła jest też sfeminizowana. To przecież w szkole uczą nauczycielki, więc ten wątek. Ale chciałabym też zrobić kolanko. Mówimy o dojrzewaniu, funkcjonowaniu w szkole, zmieniającym się ciele. Jaki to ma wpływ na poczucie własnej wartości młodego człowieka? Właśnie w uczeniu się, bo to kierujemy do nauczycieli, więc bądźmy przy nauczycielach bardzo. A to ja chcę tak to kolanko. Dobrze, to wrócić takie jeszcze szerokie kolanko przejściówkę. Jeszcze jedno kolanko. Zrobisz. Jeszcze jedno, proszę. Wiecie, słucham, o czym mówicie, o tych różnicach, o tym mówieniu albo nie mówieniu o dojrzewaniu, czy to chłopców, czy dziewcząt, ale ja bym chciała powiedzieć, że temat ciała w szkole jest, słuchajcie, takim tematem, który no jest... Ja mam wrażenie, dwojako ujmowany. On oczywiście żyje, istnieje chociażby w tym, co powiedziałaś, Olu, docinkach, w zauważaniu tych zmian nawzajem wśród młodych ludzi u siebie, z taką właśnie delikatnością najczęściej. I najczęściej nauczyciele na tę delikatność, w cudzysłowie, przymykają oko. A tu jest właśnie klucz całej sprawy. Natomiast temat ciała, mówię z punktu widzenia i nauczycielki, ale też jak obserwuję uczniów. To jest temat pomijany. Ja bym chciała najpierw od tego zacząć, że trochę, wiecie co, opowiadamy, jak tu rozmawiać, żeby jednak rozmawiać też o chłopcach, ale ciało się dyskredytuje w szkole. Potrzeby ciała, potrzeby fizjologiczne przez nauczycieli wobec samych siebie, ale też potrzeby uczniów są niedostrzegane. Mówimy o tym, co jest absolutnym filarem uczenia się, czyli komfort. Poczucie komfortu fizycznego, zaspokojenia potrzeb. To nie szkoła, to nie szkoła. W kulturze, w szkole obowiązuje taka kultura zaciskania zębów. Wytrzymaj, masz 15 minut na zjedzenie, masz 45 minut lekcji, gdzie musisz wytrzymywać wszystko, co w tobie jest. Tak to wygląda, więc zobaczcie, od tego trzeba by chyba wyjść, żeby w ogóle zacząć rozmawiać o tym, czy się mówi, czy się zauważa zmiany, czy nie. Jednocześnie, jeśli się zauważa zmiany, to niestety te docinki, o których mówiłaś, Olu, też zdarza się, że nauczyciele... W sumie trudno mi powiedzieć, czym kierowani. Czasem zdarza im się po prostu komentować wygląd, gdzie to jest już przekraczanie granic osobistych. Takie komentarze byłyby nie na miejscu w dorosłości, a nauczyciele czasem pozwalają sobie na nieuzasadnione komentarze albo właśnie na niezauważanie, że na pewne hasła trzeba by zareagować. Także chcę to podkreślić, zwrócić na to uwagę, trochę też ze zrozumieniem dla nauczycieli, którzy często kompetencji nie mają i mają lęk, bo boją się, co mają powiedzieć, mają coś powiedzieć. I sami też gdzieś... mieszkają trochę, tak jakby mieszkają w swoich ciałach, tak, a takich też żelaznych... wyrośli w pokoleniu, w którym dokładnie to ciało było tematem tabu, nie było edukacji seksualnej. Sami nie są ze swoich, wszyscy my dorośli, nie tylko nauczyciele, nie jesteśmy w tych swoich ciałach tak osadzeni z taką miłością, z takim myśleniem, że to ciało mnie nosi, to ciało powoduje, że widzę, że słyszę. To ciało jest bardzo instrumentalnie traktowane w naszej kulturze. I to jest ten okres, i odpowiadając na twoje pytanie, Kasiu, no... jakby ciało, a samoocena, no ciało jest pierwszym, które jest oceniane. Właśnie. Zarówno jeśli chodzi, prawda, jak się patrzy o rosnące poczucie wartości od początku rozwoju, no to przedszkolaki, co się ocenia? No jakby one nie przetwarzają tak głęboko, że jestem, czy jestem fajny, niefajny, mądry, czy niemądry, tylko pierwsze to jest ciało, czy mam piegi, nie mam piegów, jaki mam kolor skóry, duży, mały i tak dalej, i tak dalej. Ciało jest pierwsze, które podlega ocenie. A potem ciało zaczyna dojrzewać i znowu pierwsze w tym okresie poszukiwania tożsamości, bo jak pytasz, jak to wpływa na funkcjonowanie, no dojrzewanie się dzieli na wczesny okres i późny. Wczesny to jest ciało. To ciało daje sygnał do głowy, że ej, hej, coś tu się dzieje w ogóle, coś się we mnie zmienia, jak to wszystko w ogóle ogarnąć. To ciało jest dominujące, dojmujące w tym moim myśleniu, odczuwaniu, więc to ciało wysyła nowy sygnał, który mówi, cholera, jest nowa wojna. Tak, jest moja nowa, nie też, że jest wojna ze światem zewnętrznym, jest moja wewnętrzna wojna i teraz trzeba coś z tym zrobić, więc ciało ma ogromny, ogromny wpływ na samoocenę i jest pierwszym tym takim fundamentem oceny. Zresztą Ola tutaj mnie uzupełni, jeśli chodzi o młodych ludzi.
Ja bym jeszcze, wiecie, co dodała, tylko a propos poczucia własnej wartości i wyników w nauce, bo wspominałaś, to ja bym była ostrożna w takim przekładaniu, bo powiem wam, że znam mnóstwo młodych ludzi z bardzo stabilnym poczuciem własnej wartości, z wysoką samooceną, którzy nie mają wysokich wyników w nauce, bo realizują się w inny sposób, bo gdzieś szukają w innych miejscach, bo mają pasję, bo ten wynik szkolny nie jest Bogiem dla nich, tak mówiąc. A z drugiej strony znam uczniów, nawet w liceum, którzy wyniki mają wspaniałe, średnia powyżej 5,5. I największym problemem tych młodych ludzi jest niskie poczucie własnej wartości, niska samoocena. Tak, Donald Winnicott powiedział kiedyś, psychiatra, znany psychiatra, ten od wystarczającego dobrego rodzica, powiedział, podczas gdy wyższa matematyka kwitnie, człowiek nie wie, co zrobić z jednym groszem. I to jest dokładnie o tym. Można być absolutnie wybitnym, ale nie wiedzieć, jak wykorzystać te umiejętności do szczęśliwego życia. To jest na inny temat rozmowy, ale tutaj osiągnięcia mogą nie mieć znaczenia. Myślę, że też wchodzi w rachubę system wartości tego młodego człowieka. Ten, który osiąga rewelacyjne wyniki w nauce, może mieć takie przeświadczenie, że to, kurczę, jest mało istotne w życiu, właśnie, że to nie jest ważne. No mam takie świetne stopnie, no bo na przykład mam dużą łatwość uczenia się, albo bo nie umiem przeciwstawić się presji ze strony rodziców i marnuję życie po to, żeby spełniać ich oczekiwania dotyczące tychże świetnych wyników, ale to w najmniejszym stopniu nie sprawia, że czuję się człowiekiem w porządku. Wprost przeciwnie. Wiem, że robię to, co nie ma dla mnie większej wartości, a nie mam odwagi stawiać sobie takich celów, których osiąganie bardzo by mnie satysfakcjonowało. Całkiem często mamy do czynienia właśnie z ludźmi. Można oczywiście cynicznie stwierdzać, albo człowiek to zawsze najbardziej ceni to, co jest dla niego niedostępne, ale chyba z tego typu mądrościami wobec nastolatków to bym nie leciało. Ale zobaczcie, to są takie mity sukcesu, nie? Że jakby te oceny i to wszystko, ten sam nastolatek, o którym mówisz, może mieć absolutnie nieudane życie rówieśnicze, które jest dla niego ważne, mieć poczucie odrzucenia. Zobaczcie, dzisiaj cała Polska żyje Arturem Baranowskim 1 z 10, prawda? Wszyscy tym żyją, poszukują w ogóle bohatera, który nie chce być bohaterem. Poza tym facetem. Poza tym facetem. On tym żyje. Dokładnie. I Polska nie może zrozumieć, że facet, geniusz być może umysłowy, nie chce być bohaterem, że ten świat, który do go zaprasza, nie jest, albo jest tak dla niego przerażający z jego własnych powodów, albo kompletnie go nie interesuje, bo żyje w swoim własnym sukcesie. I my tego kompletnie, zobaczcie, jako społeczeństwo nie możemy zrozumieć. Cała Polska poszukuje Artura Baranowskiego, który jest geniuszem, który nie przyjechał na finał 1 z 10, bo moim zdaniem samochód mu się nie popsuł, tylko on tam nie chciał być na tym finale. I to jest znowu, jakie to jest ciekawe spojrzenie w ogóle, co jest dla kogo sukcesem. Czy te nagradzanie społeczne, które mamy, jest adekwatne dla każdego przy jego różnych trudnościach, jego deficytach, prawda? Który obszar jest dla mnie źródłem mojej największej samooceny? No, ludzie są różni i tak samo jest młodzież bardzo różna. I przychodzi z różnymi zasobami. I tak jak ty mówisz, Ola, z różnymi wartościami, a my kładziemy ten sam szablon. Jasne, ale jeśli można, to Kasiu, chciałabym wrócić jeszcze do czegoś, co poruszyłaś, wiesz, mianowicie kwestia związków ewentualnych, samooceny, tego, do jakiego stopnia jesteśmy z siebie zadowoleni, a na przykład z naszym funkcjonowaniem szkolnym. Ale nie chodzi mi teraz o funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, bo to jasne, że jest ważne, ale o związek z ocenami. Wiecie, są i takie sytuacje, kiedy kiepska samoocena i kiepskie mniemanie o sobie właściwie uniemożliwia mi zdobywanie dobrych ocen, no bo na przykład jak mnie nauczyciel wyrywa na stojąco albo w ogóle, nie daj Panie Boże, do tablicy,
to ja głównie koncentruję się na tym, czy już się ze mnie podśmiechujki zaczęły, czy dopiero zaczną się za chwilę, w związku z czym no, duże zasoby mojej uwagi poświęcone są nie temu, co w tej chwili jest ważne, bo rozstrzyga o tym, czy będę umiała sobie poradzić z tym zadaniem, czy nie. I bywa, naprawdę bywa tak, że kiepska samoocena jest jednym z liczących się przyczyn takich ocen szkolnych, które nie odpowiadają ani rzeczywistej wiedzy, ani rzeczywistym możliwościom. Mówiąc, kochani, dosadniej, no bywa, że dzieciaki z niską samoocenę są oceniane jako o wiele durniejsze niż są w rzeczywistości. Ale jeden to nie jest czynnik, pokazują w pełni swoich możliwości. Jeden to jest czynnik samooceny. A już to nie może mówiąc być o tym, że mówię. Tak. Małgonia, to jeszcze tylko jeden wątek, dobrze? Zobacz, jak masz kiepską samoocenę, to na przykład nie masz dość odwagi, żeby nauczycielowi wprowadzającemu jakieś nowe treści powiedzieć: zaraz, nie rozumiem, niech no pani powtórzy. No nie masz odwagi do wielu rzeczy. Rozumiecie? Nie masz odwagi do dzielenia się pomysłami, do wykazywania się kreatywnością, do uczestniczenia w wielu zajęciach. Ja bym powiedziała, że to jest też element samooceny, ale może być jeszcze bardziej, Ola, może być to czynnik typowo kliniczny, bo jeśli bardzo wielu młodych ludzi ma po prostu bardzo wysoki poziom lęku społecznego, tak wysoki, że to jest na granicy fobii społecznej. W związku z tym dla nich wyjście na środek jest absolutnie, tak jak ty mówisz, Ola, oni się nie zajmują wtedy odtwarzaniem swojej wiedzy czy swoich umiejętności, tylko redukowaniem lęku. W ogóle wiele czynności na związanych pokład, z funkcjonowaniem społecznym dla nich jest związane z myśleniem o tym, jak zredukować lęk, żebym mógł w ogóle jakkolwiek wykonać zadanie. Jak to sprawdza umiejętności? W żaden sposób. Ale wiecie, jak to tłumaczą nauczyciele często? Ta dzisiejsza młodzież jest taka niezmotywowana, taka bez inicjatywy, nie? A wiecie, tak że tutaj cały bufor emocjonalny jest wypełniony walką o przetrwanie, o to, jak tutaj dać radę. I to jest też takie ważne memento dla nauczycieli, żeby naprawdę spojrzeć z taką czułością na tych uczniów, no, co tam się na zapleczu tej historii dzieje, co tam za tym objawem, że on nie przeczyta, on nie wyjdzie, on się nie zaangażuje, że za tym być może po prostu tak chwiejący się ten gmach poczucia własnej wartości jest i tam najpierw trzeba się zająć tym, co jest na tym zapleczu, tą walką, która się tam dzieje. Ile uważności, ile takiej empatii, cierpliwości do tego potrzeba. Masz rację, Natalko, ale wiesz co, myślę sobie, że znacznie łatwiej o tę uważność i empatię u nauczyciela, który sam nie jest przepełniony lękiem społecznym. Właśnie. I nie obawia się tego, jak jest w tej chwili przez dzieciaki odbierane, albo no, ma za sobą kolejną rozmowę z takim bardzo roszczeniowym i kiskatym rodzicem, prawda? Co się przecież wiadomo, często niestety zdarza. Ja jeszcze bym dorzuciła i co myśli, że myślą o nim jego koledzy i koleżanki z pracy? To jest jeszcze jeden element tej układanki, bo jak ja mówię o relacjach w szkole, to zawsze mówię o bardzo różnych relacjach i te też są ważne i one bardzo dużo uczą naszych uczniów, tak bez słów, ale to jak my się traktujemy w szkole też jest ważne. Całkowicie się z tobą zgadzam. Niestety, i myślę, że relacje w pokoju nauczycielskim, wiesz, to co się dzieje w pokoju nauczycielskim, mają takie niesamowicie czytelne i wyraźne przełożenie na to, w jakim środowisku wzrastają dzieciaki. Ale w tym wszystkim spotykamy wspaniałych nauczycieli, którzy są w tych systemach. No prawda, i którzy potrafią, robią wspaniałe, zachwycające rzeczy i to są te małe cuda, które państwo robicie, prawda, to są te małe teatrzyki, to są te organizowanie czytania książek na ulicy, na chodniku, to jest właśnie angażowanie młodych ludzi w te małe inicjatywy, kiedy ja słucham, nie wiem, jak wykupujecie stare rzędy z OLX-a, żeby zrobić kino w szkole z tych starych rzędów, to zawsze za tym stoi
jeden nauczyciel, człowiek, który wykazuje pasjonat. Się tak, pasjonat taki, tak, tak. który właśnie jest, cały czas wierzy w to, że można coś zrobić i to nie musi być nic wielkiego, tylko to jest po prostu ta codzienna, mozolna praca, która naprawdę ma sens, bo mimo wszystko w tym naszym utyskiwaniu i mówieniu o tym, że jest trudno i tak dalej, można zrobić, ponieważ tak. nauczyciel, do tego wracamy, ma ogromny wpływ i niech róbcie swoją robotę, róbcie swoje mozolne, małe cuda. I to, co Ola mówiłaś, ten jeden nauczyciel, który, i to znowu też, dlaczego nauczyciele często nie robią? Dlatego, że myślą, że muszą zrobić coś wielkiego, albo że muszą mieć umiejętności terapeutyczne, albo muszą mieć, nie, czasami zauważenie, powiedzenie, Kasiu, jestem, coś czuję, że się, gdybyś chciała pogadać, to jestem. To jest ten sygnał, zauważenie. Jedna rzecz, ona jest w stanie już ratować życie i tu jest ta moc, ponieważ to się wszystko zawiera w relacji nauczyciel-uczeń, a ta relacja jest, była i będzie. I to jest ta moc. To jest właśnie moje pytanie do was. Bo mówimy dużo o warunkach, w których dorastają młodzi głos, ludzie. Nie? Jestem przy głosie, więc wykorzystam tą stronę. Dziękuję wam bardzo. Bo jak Olę zobaczę, to od razu się przypinam do niej. Ale to jest doskonale, bo bardzo płynnie dotarłyście tak naprawdę do sedna naszego, czyli gdzie zaczyna się, a gdzie kończy rola nauczyciela. Czyli co nauczyciele i nauczycielki mogą robić, czerpiąc z zasobów, które mają, czyli raz mniejsze, raz większe. Pamiętając o lęku nauczycielskim i stresie nauczycielskim, o tym wszystkim pamiętamy. Też. Pamiętamy również o rodzicach, którzy przychodzą, którzy chcą dobrze, a często wychodzi krzywo i nie tak. Więc mamy ucznia, który uczennia, uczennicę dojrzewającego, którego zmienia się ciało, który ma obniżone poczucie własnej wartości. Co nauczyciel może zrobić i czy w ogóle coś może zrobić? Już mówiłaś, Gosiu, o tych małych rzeczach. A może są też większe rzeczy? Ja wiem, że ty jako autorka materiałów możesz powiedzieć teraz, o większych rzeczach, ale dziękuję, chcemy państwu dać pewne gotowe rozwiązania, które mam nadzieję będą bardzo wspierające w pracy nauczycieli i nauczycielek. Więc... No bo niektórzy jak wakacje na przykład odpoczywali, to ja, słuchajcie, pracowałam w wakacje ciężko z moim zespołem moim, ale teraz się pochwalę, bo rzeczywiście dlatego tak jestem może zemocjonowana i zaangażowana w ten temat samooceny, bo ja naprawdę jakoś patrząc, zresztą Ola, byłam na wystąpieniu wspólnym na konferencji, byłyśmy i Ola opowiadała też o tym, że nastolatki nasze są, że nasze dzieci są najmniej szczęśliwe w ogóle, najmniej szczęśliwymi dziećmi właśnie, że te nastolatki, ja mówiłam też o tym, że mają tak niską samoocenę i tak dalej, i tak dalej. I te badania gdzieś za nami wędrują i o tych kryzysach psychicznych, o tym wszystkim. No to jednak coś staramy się robić, wiedząc, że nauczycielowi trzeba dać gotowe narzędzia, bo już naprawdę nie ma czasu na to, żeby jeszcze sobie te narzędzia przygotowywać jeszcze w aspekcie psychologicznego wsparcia, zwłaszcza, że nam jest łatwiej, bo my to po prostu mamy jakby w głowach i pod ręką. I rzeczywiście stworzyliśmy, to was zachęcam, wszystkich nauczycieli, zrobiliśmy takie narzędzie w ramach tego programu pozytywnej samooceny DALF Self Esteem. I rzeczywiście można to pobrać ze strony DAF Self Esteem, po prostu pobrać gotowe materiały. To jest program 6 lekcji, który zrobiliśmy i to rzeczywiście, ja się zastanawiałam, ponieważ ja pracowałam przez wiele lat na SWPS-ie, na Uniwersytecie SWPS i tam stworzyłam strefę młodzieży i tam myśmy naprawdę z moim drugim trenerem objechali całą Polskę, chyba przez 5 lat jeździliśmy, słuchajcie, po wszystkich szkołach w całej Polsce, naprawdę w mniejszych miastach, większych miastach i zrobiliśmy wtedy taki program cały, akurat to był program psychoedukacji i edukacji seksualnej, to już na inny temat rozmowy, ale pamiętam, jakie to było ważne, że te lekcje, żeśmy prowadzili po kolei te różne tematy wprowadzania, to co ty powiedziałaś właśnie o ciele. Nie? Pierwszy temat to był w ogóle ciało, czym to ciało jest, po to, żeby w ogóle wprowadzić edukację seksualną. I tak samo, żeśmy myśleli tutaj w DAF Self Esteem, jak to zrobić w ogóle, żeby porozmawiać o samoocenie, co jest w ogóle ważne, nie? Dla tej samooceny, bo tak jak przychodzą różni trenerzy i mówią, no to teraz pracujemy nad samooceną w ogóle, nie? A my to gadamy, ile to jest wątków w ogóle, przecież to jest język hejtu, z którym się zmierzają, czyli całe social media. I to jest to w ogóle, co to znaczy być dzisiaj pięknym. I to jest w ogóle moja i moje ciało w ogóle. No i to poczucie wartości, ja i rówieśnicy, ja i dorośli. No więc rzeczywiście zrobiliśmy sobie takie 6 lekcji, które są gotowcami dla was, dla nauczycieli. Są karty pracy, są
gotowe prezentacje multimedialne z filmikami, które możecie puścić, przetestowane na moich dzieciach, na nastolatkach naszych tutaj zaprzyjaźnionych, czy to śmieszne, czy nieśmieszne, czy żenada, czy dinozaury i tak dalej. W każdym razie gotowe narzędzia, które możecie pobrać do tego, żeby przeprowadzić takie lekcje. Jest właśnie 6 lekcji dotyczących poczucia piękna. To takiego też fajne, bo ja też naprawdę patrzę to na swój własny rozwój, słuchajcie, jak ja myślałam w ogóle o ciele wcześniej, o pięknie i że na przykład to się zaczyna takimi lekcjami o tym w ogóle, że to ciało to jest to, że bądź wdzięczny swojemu ciału, że ciało to jest to ciało, które, dzięki któremu stoisz, dzięki któremu widzisz, dzięki któremu słyszysz. Jakby w ogóle, gdybym ja zrozumiała w podstawówce, że ciało to jest, wiecie, w ogóle ja sobie to zrozumiałam w wieku 40 lat, że ciało to jest źródło w ogóle życia. Nie, to jest oddech, to jest moje źródło oddechu. Tam też zrobiliśmy takie fajne mindfulnessowe rzeczy, żebyś zobacz, poczuj swoje ciało, poczuj swój oddech, poczuj swoje uszy, poczuj swoje nogi, jesteś stopami na ziemi. Czy my o tym myślimy w ogóle w kontekście ciała? Czy te dzieciaki, nie, dzieciaki wkraczają, od razu jest ciało. Jak wyglądam? Gruby, chudy, piersi, nogi, różne rzeczy. Ale ciało jest przecież czymś zupełnie innym, jest źródłem życia. Więc zaczynamy od takiej lekcji właśnie, która pokazuje to ciało od zupełnie innej strony. No i potem są o wyjątkowości, o tym, czym jest piękno, wewnętrznym pięknie też jest bardzo dużo, prawda? To jest super ważne, no. Tak. I też o tym, zabierać. Tak, i na końcu są toksyczne treści, ale też takim, nie tym, że wiesz, jakby nie hejtu i tak dalej, bo oni i tak w tym świecie są, nie? Ale jakby jak w ogóle się poruszać w tym świecie hejtu i też to, co ja, mnie poruszyło bardzo, takie badania, które widziałam, że młodzi ludzie, jak jeszcze myślałam o sobie jako o celebrytce, że młodzi ludzie uważają, młodzież uważa, że ma prawo hejtować, ponieważ jak ktoś jest celebrytą, to musi się liczyć z informacjami zwrotnymi, czyli dla nich hejt i informacja zwrotna to jest to samo. I tego w ogóle nie odróżnia. To samo. No właśnie, więc też tam rozmawiamy o tym właściwie, co to znaczy w ogóle dać komuś informację zwrotną, przyjąć informację zwrotną, a czym to się różni od języka hejtu. Zapraszam was wszystkich do pobrania bezpłatnie tych lekcji. Już 250 tysięcy w ogóle nastolatków w Polsce skorzystało z takich lekcji. Szkoły są bardzo zadowolone, a to jest taki odświeżony, nowy program w tym roku, którego czuję się dumna i się z wami tutaj dzielę. I też dlatego jestem. Małgoniu, ale wiesz co? Myślę, jeśli można, to myślę, że bardzo ważne jest powiedzieć jeszcze to, że to nie musi być tak, że wprowadzamy w szkole nowy przedmiot, tak. Dbamy o samoocenę i odbywamy 6 spotkań, bo nie powiedziała się tak. Tego. Nie? Nie, to przecież to nie o to chodzi. Szkoła jest już tak upupiona różnymi dodatkowymi pomysłami, które trzeba realizować. Cudowną rzeczą w tym programie, który opracowaliście, jest to, że można go też po kawałeczku robić. Tak, wtedy, tak, kiedy tak. Akurat wydarzy się coś, no, co kojarzy się z jakimś elementem tego programu. Nie jest tak, że masz karty pracy od 1 do 68 i absolutnie musisz w takiej kolejności, w jakiej one zostały opracowane. Więc myślę, że tak, że po pierwsze, no musimy uspokoić nauczycieli, że normalne jest to, że każdy człowiek ma swój zawód i nikt właśnie teraz nie oczekuje od tego, że każdy nauczyciel, jeśli chce być kompetentnym nauczycielem, to musi pełnię kwalifikacji diagnosty i terapeuty zdobyć, bo bez tego to w ogóle nie da rady być dobrym nauczycielem. Ucho prawda. Terapeuta to jest terapeuta, diagnosta to jest diagnosta, a nauczyciel to jest nauczyciel. On się zna na edukowaniu. Tylko że edukowanie to nie tylko uczenie o tych mchach i paprociach, ale no także pomaganie do właściwego budowania osobowości, tożsamości, poczucia własnej wartości i tak dalej. Malutkie, drobne zachowania w tym celu wystarczają, a podsunięcie no takiego właśnie gotowca, z którego nauczyciel może skorzystać, bo specjaliści go opracowali, Małgonia, to o tobie. Eksperci. W zespole, tak, eksperci. Jest cudowną rzeczą. Między innymi na tym powinna polegać współpraca wszystkich ludzi, którzy związani są ze szkołą i oświatą, prawda? Ja pieczątkę mogę dać approved, to znaczy chcę powiedzieć, że tak, że ta potrzeba łatwości u nauczycieli jest silna i naprawdę taki scenariusz gotowy, w ogóle takie określenie gotowiec trochę jest takie pejoratywne, a to jest bardzo potrzebne. I to, co ty, Olu, powiedziałaś, że
to można trochę jak klocki wybierać, to zgodzę się z tym, bo ja sama też z materiału DAW korzystałam. Chociażby teraz to, co ja obserwuję, tak najbardziej przemawia do młodych ludzi. Filmy, filmiki. No tam tak. Tego pewnie jest. I tak jak mówisz, sprawdzone, że nie słabe, to jest bardzo ważne, żeby to sprawdziło się przy większych rzeszach, żeby dzieciaki czuły, że o, to jest coś. Ja pamiętam jeszcze z poprzednimi materiałami DAW, bardzo często wykorzystywałam to nie rozmawiając o dojrzewaniu, nawet nie jako wychowawczyni, zdaje się, że wykorzystywałam te filmiki na zastępstwie. Jako nauczyciel, który nagle z tak zwanej łapanki jest wzięty na lekcję i o czym tu rozmawiać, puściłam filmik i lekcja była zrobiona w cudzysłowie, bo po prostu dzieciaki się zapaliły, zaangażowały, kiedy da się dzieciom mówić, słucha się ich i naprawdę nieznacznie moderuje, ale z taką dużą właśnie uważnością i tym zaakceptowaniem, że mogą mieć różnie, mogą myśleć różnie, też z taką otwartością, no bo z jednej strony to są gotowce i świetnie, że są, to bardzo ułatwia nam pracę i to się naprawdę sprawdza. Natomiast przy tym ja cały czas będę podkreślać i to już wybrzmiało, cieszę się z tego, że jeśli my nawet przeprowadzimy 6 scenariuszy, odtąd dotąd, wszystkie tak po Bożemu, jak zaprojektowane przez was, to jeśli w tym nie będzie takiego poczucia zrozumienia, po co to robimy. Czyli no właśnie my mamy wpłynąć na tą samoocenę pozytywnie, my mamy wzmocnić te dzieciaki, my mamy wysłuchać, my mamy zbudować relacje z tymi dziećmi jakąś, to też może być sztuczne i warto tak wracać do myśli, jaki jest duch tego, co ja robię, po co to robię. Jakikolwiek zresztą scenariusz stosujemy, filmik puszczamy, nie? To trzeba się nad tym po prostu zastanowić i warto o tym pamiętać. Tak jak Olu powiedziałaś, do tego nie trzeba mieć szczególnych kompetencji. Ja też jestem przeciwna przekraczaniu tych kompetencji nauczycieli. Kiedy sobie nie radzimy, to prosimy o pomoc profesjonalistę, czy znamy granice tych swoich kompetencji, ale bardzo, bardzo zachęcam do robienia tego, co każdy z nas od urodzenia potrafi, do budowania relacji, do bycia z drugim człowiekiem, do towarzyszenia mu. I to nauczyciele też mogą, nie? Super. I też druga rzecz, to na co mam wpływ, nie? To znaczy nawet jeśli zrobię 150 tysięcy lekcji, to nie zbuduję pozytywnej samooceny być może u wszystkich, którzy tego wysłuchają, w jakim stopniu wysłuchają, kto będzie chciał z tego skorzystać, na co ja mam wpływ. Ale to właśnie to jest to dokładanie tej małej cegiełki, nie? Czyli tego właśnie takiej dawania szansy, być może ktoś, nawet jeśli z tej klasy jedna osoba złapie, nie? Coś takiego i okaże się, że zwróci, to ta ścieżka się zwróci w inną stronę, nie? Że być może tam będzie coś, tam się zasieje ziarno, nie? Zasiewamy ziarno, nauczyciele też są od tego, żeby to ziarno właściwie zasiewać i znowu, żeby sobie nie tak jak Ola, ty powiedziałaś, dziękuję ci bardzo też za to i tobie też dziękuję właśnie, Natalia, że to jest dokładnie, możesz z tego korzystać, ty tym zarządzasz, w ogóle w swoim życiu, w różnych rzeczach, korzystaj z tego, co ci życie przynosi, zarządzaj sobie tymi możliwościami, które masz i nie kładź sobie do głowy, że ty masz na wszystko wpływ i ty musisz wszystko i właśnie ty musisz być i psychologiem, dokładnie, i pedagogiem, i dyrektorem, i jeszcze kolegą tego rówieśnika. Przepraszam, wednę się, bardzo często słyszę w szkole, te zajęcia zostały przeprowadzone, to nic nie dało. Ja zrobiłam tak na godzinie wychowawczej ten temat, to nic nie daje. Przeceniamy możliwości, nie wpływu nas jako wychowawców właśnie i czy psychologów, czy pedagogów, natomiast znowu nie doceniamy tej strefy wpływu, w której jesteśmy. To znaczy to, że być może zmienimy spojrzenie, będzie błysk w oku jednego ucznia, to jest właśnie o to nam chodzi. I to ale już jest dużo, nie pamiętajmy. Nawet jak będzie jeden błysk, rozwój może być przez długi czas latentny. Tak, nawet u nas, zobaczcie państwo, jak prawda, dorośli też jest, nic się nie dzieje i nagle te wszystkie rzeczy, które tu zrobiłam, tam poszłam, tam posłucham, nagle nie wiem, co się dzieje, ale coś się zmienia. Tak. Nie? I tak samo jest u młodych ludzi. Ola, westchnęłaś, proszę. Słuchajcie, bo boję się, że powiem taką oczywistą oczywistość, dla wszystkich jasną, ale przecież
jeśli mówimy o kształtowaniu osobowości, poczucia własnej wartości, samooceny, ale przekonań na swój temat, na temat innych ludzi i tak dalej, to mówimy o troszeczkę innych zmianach w człowieku niż te, które wiążą się z opanowaniem tabliczki mnożenia, z nauczeniem się, jakie są główne półwyspy i zatoki w Europie albo może i na całym świecie. I teraz, czego ta różnica między innymi dotyczy? Małgonia, zaczęłaś o tym mówić. Przecież zmiany w uczeniu się zatok czy półwyspu możemy bardzo ładnie rozłożyć i powiedzieć, w pierwszym semestrze czwartej klasy dziecko powinno wiedzieć to i to, a w drugim semestrze piątej to już to i to. Nie da się czegoś takiego zrobić z tym, co dotyczy wychowania, co dotyczy kształtowania osobowości. Przecież Boże, gdyby to się dało rozpisać na kolejne roczniki czy semestry w ramach kształtowania samooceny, to siedmiolatek powinien to, ośmiolatek to, a dziewięcio coś tam jeszcze innego, to już dawno mądrzejsi od nas, a przynajmniej ode mnie, mądrzejsi, by to zrobili. Te zmiany dotyczą, te, które no, dotyczą wychowania najogólniej rzecz biorąc, przebiegają w sposób nieprzewidywalny w czasie. I teraz mówienie, że nie widać skutku, że przeprowadzenie jakiejś tam lekcji wychowawczej czy ciągu lekcji, wszystko jedno, wychowawczych czy nie, że nic nie dało, niczego nie zmieniło, jest absurdem. Na jakiej podstawie ktoś może tak mówić? A może skutki tego będzie widać dopiero tak wtedy, kiedy człowiek będzie mieć 28 lat i coś się w jego życiu wydarzy. I może dzięki tym lekcjom on zareaguje w inny, znacznie bardziej skuteczny i dojrzały sposób, niż zareagowałby, gdyby 14 lat temu nie miał tych lekcji. To na tym między innymi tak polega ten problem. Dokładnie. Zmiany zachodzące w naszej osobowości są bardzo, bardzo rozłożone w czasie i nie da się wskazać, dzięki komu ty, Natalko, umiesz mało to tego, dzisiaj zrobić, ci, tak, a kto zawinił, że czegoś tam nie umiesz. Tak, nie? Ale mało tego, ci najwięksi oportuniści czasami to są te osoby, które to najbardziej dotyka. No, wielokrotnie tak jest, że się buntują, mówią, co za głupoty, co za bzdety, tak, to wszystko, co wiemy. Mhm. I czasem nawet my, dorośli, tak robimy, nawet nauczyciele. Dlaczego cię to tak złości? Dlaczego w tobie wzbudza emocje coś, co jest tak bzdetne, beznadziejne i głupie? No być może właśnie to porusza coś, co jest we mnie trudne, co jest nieprzerobione, co jest jakąś raną tak naprawdę, z którą przychodzę. I nawet ci, którzy wyjdą trzaskając drzwiami, mogą za jakiś czas powiedzieć, pomyśleć sobie, kurde, pamiętam tamten moment, kiedy zobaczyłem ten filmik i to mi zapadło po prostu nawet nieświadomie, gdzieś tam mi zapadło w głowę. Dokładnie. Więc my nie znamy tak naszej psychiki w ogóle. Im dłużej, nie wiem, jak Ola, jak ty i tak ty, Natalia, jestem psychologiem, to mam poczucie, że wiem, że nic nie wiem tak naprawdę. I rzeczywiście, że ta psychika jest tak fascynująca i my nie wiemy, kiedy te kwiaty wyrastają i czego one potrzebują tak naprawdę. I wiele lat czasami trwa, zanim się coś urodzi z tego. Ale to jest ten czas, który jest czasem ogromnej wrażliwości i potrzeb. I tam trzeba zasiewać różne rzeczy. Trzeba, przecież młodym ludziom trzeba dawać możliwości. To, co my możemy robić, to my im dajemy różne możliwości. I oni sobie z różnych rzeczy będą korzystać. Ale jeśli o czymś się nie mówi, to tego nie ma. To jest ta samotność tak naprawdę. To jest to poczucie niższości, to poczucie gorszości. Więc skorzystanie z tego daje im być może szansę. Tu państwo pytacie, czy to jest też dla liceów. Tak, ja na przykład z tych ćwiczeń, ja niektóre lubię te ćwiczenia i korzystam nawet, kiedy robię szkolenia z dorosłymi. Tak, w biznesie nawet, jak robię szkolenia, to czasem korzystam z tych różnych ćwiczeń. Mnie dużo ćwiczeń nudziło zawsze w różnych takich właśnie psychologicznych rzeczach, więc wybrałam sobie takie ćwiczenia, które byłyby dla mnie też adekwatne, więc absolutnie można je robić i myślę, że nauczyciele sami ze sobą też mogą robić robotę przy okazji, bo to jest coś, co też bardzo bym chciała powiedzieć do nauczycieli, skoro mam tu tak wspaniałą grupę, to też takie ważne jest, ja wiem, że państwo nie macie super superwizji. Teraz jest, tak, jest coś takiego jak w terapii w ogóle superwizja rówieśnicza, superwizja koleżeńska. To jest coś takiego nowego, co powstało, że wielu terapeutów, którzy korzystają czasem z superwizji, ze swojego superwizora, ale nie mogą też w takim stopniu, robią sobie taką superwizję koleżeńską i gadają jednak o tym wszystkim, z czym my się zmierzamy jako terapeuci. Państwo... Jakoś mogę powiedzieć, że my do tego zapraszamy naszych nauczycieli i nauczycielki. I na tym webinarium o stresie, o którym już dzisiaj to mówiłam, super.
Był w ogóle przepis na to, jak taką grupę interwizyjną, wspaniale, czyli pomiędzy nauczycielami przeprowadzić. Na naszym blogu, na blog co.org.pl/blog, bo mamy nowy adres naszego bloga, znajdą Państwo artykuł o tym, jak taką grupę zawiązać, dlaczego ona może być mała na początku, jakie pytania w takiej grupie zadawać, żeby to było właśnie nieoceniające dla osoby, która tam występuje z jakąś trudnością, problemem, właśnie opowiedziane przez Joannę Szelugę, więc dziękuję Ci, Gosiu, bardzo za to. Szalenie ważne i wzmacniające dla nauczycieli. Bardzo, bardzo się cieszę, to miód na moje serce, bo też chciałam powiedzieć, że tak ważne jest, żebyście Państwo o siebie dbali. I też korzystając z takich rzeczy, to cudnie, że tak jest, bo naprawdę możecie sobie nawzajem w tej życzliwości, jeśli ona jest, dać sobie bardzo dużo. Ale druga rzecz, jak to teraz dużo ludzi tak to nazywa, terapeuci mówi, zrobić ze sobą robotę. Robić ze sobą robotę cały czas i naprawdę tych narzędzi, zarówno jak dla młodych ludzi, tak dla państwa, dla dorosłych, dzisiaj za darmo jest mnóstwo. Naprawdę to, co się wydarzyło w COVID-zie, otwarcie przestrzeni social mediów, prawda, takich Ol Piotrowskich, które można spotkać na różnych live'ach i posłuchać mądrości Natalii, Kasi, różnych ludzi, którzy naprawdę za darmo robią różne rzeczy. Ja codziennie robię kawkę 15, zapraszam, 8:15 zrobię sobie tak i gadam codziennie od poniedziałku do piątku, właśnie o psychologii, rozwoju i tak dalej. Jednak jest tych miejsc, gdzie można się rozwijać. I to znowu jest tak, ja teraz mam taki moment, kiedy czuję, że mam taki chaos, słuchajcie, merytoryczny, że już tyle posłuchałam różnych nurtów, a tu radykalne wybaczanie, kody emocji, Hawkins. Tyle się pojawiło różnych metod wspomagania tego rozwoju, bo bym nie powiedziała terapia, ale bardziej wspomaganie. Mnóstwo, bo jest tyle potrzeb. Ale i znowu, ja mam teraz taki moment, kiedy mam poczucie, że nie wiem, ale wiem, że to się wszystko gdzieś tam gromadzi, ja idę w tej drodze i w pewnym momencie ja wiem, że ja poczuję, że ja coś wiem, nie? I tak samo Państwa zachęcam do tej drogi właśnie, żebyście wy nie zapominali o sobie, o ludziach, w tych rolach nauczycieli, w tej odpowiedzialności, w tej mocy, którą macie. Jednak jesteście, oprócz tego, że żoną, matką i kochanką, to jesteście Kasią, jesteście Natalią, jesteście Olą, jesteście człowiekiem, o którego trzeba cały czas dbać, każdego dnia pomalutku robić swoją robotę. I to jest mój apel. Ja się podpisuję w 100%. Tak. Słuchajcie, a czy ja mogę jeszcze jedną rzecz? Troszeczkę w bok. Małgoniu, ja oczywiście czterema kopytami popieram to, o czym przed chwilą powiedziałaś. Ale będzie ale. To jest sprawa jasna. Ale wiesz co? Myślę sobie, że to nie jest przecież tak, że nauczyciel musi posiadać wybitne kompetencje terapeutyczne po to, żeby wspierać dzieci. Wiesz, jak wspaniałym i niezbędnym chyba sposobem, do którego właśnie nauczyciel ma dostęp, tak dobry jak żadna inna grupa, nawet lepszy niż rodzice, jest edukowanie młodych ludzi, ale nie mam na myśli edukowanie z gramatyki czy z historii starożytnej, tylko wiecie, no edukacja, no na przykład wyjaśnianie, jak działają media społecznościowe, jakie mechanizmy tam działają. No nie wiem, a zaszkodziłoby młodym dojrzewającym ludziom, przejmującym się tak niewiarygodnie tym, jakie komentarze pod zamieszczonym przez nich zdjęciem się ukazały. Gdyby się na przykład od nauczyciela dowiedzieli, no co to jest efekt pilota i dlaczego tak łatwo jest w sieci być okrutnym i dobierać słowa jak najbardziej raniące odbiorcę. Takie, których nigdy by się nie użyło w rozmowie wprost. Może świadomość, że istnieją takie mechanizmy, ułatwiłaby troszkę młodym ludziom radzenie sobie z tymi różnymi toksycznymi treściami. Podaję to jako przykład tej ogromnej edukacyjnej roli nauczyciela, która we wspieraniu młodego człowieka w tym trudnym okresie dojrzewania, myślę, jest bardzo ważna. Powinniśmy mieć tego świadomość. Ja słyszę, Olu, że ty mówisz o narzędziu, że możemy wyposażyć nauczycieli w narzędzie, a nauczyciele mogą wyposażyć w narzędzie młodych ludzi. Dokładnie. Czyli chodzimy tak skaskadowo, że za pomocą pewnych gotowych rozwiązań krytyczne myślenie przydaje się każdemu, nieważne czy on ma 7 lat czy 77, żeby przeanalizować to, co próbują mu media społecznościowe przekazać. I teraz danie tego narzędzia
nauczycielowi i następnie nauczyciele, którzy nas dzisiaj oglądają, nie wiem w jakiej liczbie Państwo tam są, ale każdy z Was, każda z Was ma wpływ na określoną, bardzo dużą grupę uczniów. Rozmawiałyśmy o tym. To jest magia. Za każdym nauczycielem stoi kilkudziesięciu, czasami kilkuset uczniów. Wiemy, dokładnie, że biolodzy, chemicy, fizycy uczą nawet i po 250 uczniów, uczennic, wow, w jednej szkole, bo to tak wygląda. W Państwie jest ta moc i to jest właśnie ta kaskadowość. To są te kolejne olbrzymie kręgi przekazywania dalej narzędzia, po prostu narzędzia. Natalia, chciałaś coś dopowiedzieć? O tym, że zobaczcie, mówimy o korzyściach, że to są konkretne korzyści dla nauczycieli tego rozwoju, o którym mówisz, i rozwoju osobistego, ale też takiego merytorycznego, że ja mam narzędzia, bo zastanawiam się, czy nauczyciele wiedzą, jak ugryźć niektóre tematy zmian, na przykład w mediach społecznościowych. To jest jakieś wyzwanie i na pewno trzeba się edukować, ale ja przy tym wszystkim cały czas też mówię z łagodnością, bo jak mówiłaś, Gosiu, o tym samorozwoju, to wiem, że wielu nauczycieli znowu poddaje się takiemu, no, w intencjach pięknemu czemuś jak samorozwój i chcą to robić, ale Z taką presją wobec siebie. No. Ja w kryzysowym niezbędniku nauczyciela napisałam właśnie, że często ten samorozwój to jest jeszcze jeden szczebelek w tym kołowrotku, w którym nauczyciel jak taki chomik biega. I tu trzeba być ostrożnym. Ja mówię o tym, żeby mieć w sobie tą potrzebę zmiany, dowiadywania się, właśnie po to, żeby było łatwiej, żeby było prościej rozmawiać, żeby było łatwiej wspierać, ale robić to właśnie bez takiego poczucia przytłoczenia, może dbać o to, żeby czasem dać czas na zmetabolizowanie pewnej wiedzy, a nie tylko ćpać tę wiedzę, ćpać i już być wymęczonym tym, bo naprawdę to jest realny problem, że wielu nauczycieli otwiera się, ale później się czuje zagubiony. Tak jak mówisz, trochę takie przebodźcowanie już, więc tutaj dużo takiego przyglądania się, czego potrzebuję, czego potrzebują moi uczniowie, czego potrzebuję ja, na co mam zasoby, czy to jest ten moment. Tak, z taką dużą ważnością też wobec siebie, nie? Bardzo jeśli chodzi o samorozwój. Ale jeśli można, to wiesz, nie tylko to, czego potrzebują moi uczniowie, czego potrzebuję ja, ale może także, a jaką fanaberię dzisiaj odczuwam, a na co dzisiaj mam ochotę. Tak, ludzie, no spuśćmy troszkę tego ciśnienia, tak, żebyśmy sami nie zaczęli uważać, no trochę lekkości, troszkę dystansu wobec siebie i kurnia Olek troszkę humoru, wiecie, bo on też w każdej sytuacji robi nam dobrze. A to ja ostatnio przeczytałam taką książkę, słuchajcie, 7 tajemnic żółwia. Bardzo wam polecam, tobie Ola też i tobie wam tutaj też. I tam jest kurma naucza. To jest taki żółw, słuchaj, wiesz, to kochać. To jest taki żółw, który wędruje i po to, żeby osiągnąć jakieś poczucie wewnętrznego spełnienia, spokoju, tak sobie wędruje i się uczy od napotkanych osób, napotkanych zwierząt i tak dalej. I potem są takie tabeleczki, kurma naucza, czyli ten żółw naucza, czego się nauczył. Przecudowne. I kurma, jedno co mi tak po prostu ostatnio tak zapadło w pamięć, że kurma naucza: zapomnij siebie, tylko w siebie się zatop. Tak jak dziecko zatapia się w zabawie, tak jak malarz zatapia się w malowaniu. Zatopmy się w sobie, to co ty powiedziałaś właśnie, zapomnij siebie, czyli to co ty musisz, kim jesteś, w jakiej jesteś roli, jak ciebie nazywają, tak, jak ciebie określają i tak dalej, co powinnaś, ale zatop się. I dla mnie ta droga rozwoju jest może czymś takim bardziej osobistym, niezawodowym, tylko takim nauczeniem się właśnie tego, żebym ja siebie zapomniał, ale zatopił się w sobie, żebym ja miał to, zresztą w tej książce Ikigai o sukcesie, o tych długowiecznych Japończykach, oni mówią, że to jest przepływ, nie? Że Japończycy żyją też tak długo, dlatego że mają ten przepływ, czyli potrafią się zatopić w czymś właśnie, potrafią się tak oddać z całych sił i to usensownia ich życie. I żebyśmy my też w tej całej, właśnie to co ty mówisz, w tym metabolizowaniu, zachłanności, wymaganiach, oczekiwaniach, no jakby potrafili się tak w sobie zatopić.
dobić, ale ja myślę, że czasem się tego trzeba nauczyć i o tym jest dla mnie droga rozwoju, bo ja się tego uczę, żeby się tak osadzić i uziemić trochę tu i teraz i to wciąż jest dla mnie duże wyzwanie i tego Państwu też życzę, jeśli o mnie chodzi. To ja będę Kurma naucza. Kurma naucza, Gosia naucza, Gosia, Natalia i Ola naucza. Chciałabym nas zaprosić do tego, że dbamy o siebie, więc dbamy również o czas osób, które nas oglądają i będziemy się żegnać, proszę Państwa. Żegnać takim podsumowaniem z mojej strony. Bardzo dziękuję oczywiście Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego jestem częścią, który pozwolił nam zrealizować dzisiaj to webinarium i zaprosić do współpracy program DAW Self-Esteem. I możemy Państwa zaprosić do tych materiałów, ale dzięki temu poopowiadać o tym olbrzymim i złożonym temacie, jakim jest dorastanie młodych ludzi, wiara we własne siły, we własną wartość, docenienie tego, że jestem taki i to jest okej. Dziękujemy Ci, Kasiu, za piękne prowadzenie, za cierpliwość do naszych wybijających się ego tutaj, które po prostu ścigały się, albo też może po prostu naszej takiej egzaltacji, o sobie mówię mojej, ale też pięknie potrafiłaś tutaj nas wytrzymać i utrzymać jednak w tej strukturach, tak i moderować. Dziękuję Wam, dziękuję Ci, Olu, bardzo. Dziękujemy studiu Kakadu, które nas tutaj gości i sprawia, że Państwo nas widzą i słyszą na żywo. Webinarium będzie można obejrzeć w innym terminie, będzie dostępne. Bardzo dziękuję wszystkim, również tym, których nie widać tutaj, a jesteśmy widoczne. Olu, bardzo Cię pozdrawiamy z Wrocławia i okolic Wrocławia, gdzie tam jesteś i mówimy Państwu. Ja bym chciała tylko zwrócić uwagę, że jeśli Państwa tu jest 600 osób, zobaczcie, to tu jest 600 osób, które o godzinie 19:29 przyszło, żeby tego posłuchać, nie? Że to jest ta moc, że Państwo swój prywatny czas poświęciliście na to, żeby nas tutaj posłuchać w tej ważnej sprawie i to już jest wielka rzecz. Tak. Także ja też dziękuję za Państwa obecność. Chylimy czoła i mówimy dobranoc. Bardzo dziękuję. Dobranoc. 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 Dobranoc, Wrocław.